Cześć, z tej strony Bartek i dzisiaj mam dla Was pewną propozycję. Ponieważ już wiadomo, kiedy będą egzaminy ósmoklasisty i kiedy będą maturę, chciałbym codziennie wrzucać dwa filmiki. Ten filmik poranny to będą pakiety powtórkowe dla egzaminu ósmoklasisty. Ja sobie poprzeglądałem egzaminy próbne, materiały pomocnicze, które gdzieś tam są dla wszystkich dostępne. Wybrałem kilkanaście modeli zadań, które w mojej opinii z największym prawdopodobieństwem pojawią się w tym roku na egzaminie i chciałbym z Wami poprzerabiać te modele zadań, tak żebyście czuli się troszkę lepiej przygotowani. Natomiast po południu, wieczorem będę wrzucał takie w podobnej formie pakiety powtórkowe dla maturzystów. Dzisiaj chciałem zaproponować przepracowanie tak zwanego podziału proporcjonalnego. Ten model się pojawia dość często, przy okazji jest dość fajnie tak zagnieżdżony w kontekstach realistycznych, więc to jest coś związanego z matmą, co też ma zastosowanie w życiu codziennym. I ten temat proponuję zrobić po prostu na przykładach, na zadaniach. Będzie to najprostsze i najłatwiejsze do zrozumienia. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy zleceniodawcę, czyli człowieka, który ma do wykonania jakąś pracę. Nieważne jaką. Chce, żeby mu coś zbudować, posprzątać mu dom i za tą pracę chce zapłacić 1000 złotych. Przyjeżdża do niego ekipa, która będzie dla niego to zlecenie realizowała. Załóżmy 3 ludzi. Natomiast oni nie pracują tyle samo. Niech pierwszy przepracuje 4 godziny, drugi 3 godziny i trzeci i pierwszy też 3 godziny. Oni pracowali tyle samo, ten został jeszcze odrobinę dłużej i kończył tą pracę. Wnioski dość łatwo tutaj wysnuć na samym początku. Mianowicie ten i ten powinni dostać tyle samo. Powinni dostać tyle samo, pracują tyle samo. Natomiast wiadomo, że ten troszkę więcej, ale ciężko powiedzieć o ile więcej, tak aby to było sprawiedliwe. Pierwszym krokiem w rozwiązaniu takiego problemu jest zastanowienie się tak naprawdę, ile oni pracowali łącznie jako ekipa. Wystarczy dodać czas ich prac, jest to 10 godzin i w zadaniach mówi się o godzinach bądź roboczogodzinach. I za te 10 godzin tak naprawdę oni powinni dostać 1000 zł jako drużyna, powiedzmy. I tutaj fajnie byłoby wiedzieć, ile warta jest jedna godzina pracy. Dostawmy sobie x, bo my nie wiemy, ile ta jedna godzina jest warta. I jak widzicie, to jest liczenie proporcjonalne, czyli naszego x rozwiążemy, rozwiązując ułamek. W liczniku ułamka jest wymnożona ta przekątna tej proporcji, na której są dwie informacje, czyli dwie wartości liczbowe. 1 razy 1000, natomiast w mianowniku jest ten element, który jest na przekątnej z naszą niewiadomą. 1000 razy 1 to jest 1000, 1000 podzielić na 10 wychodzi nam, że x to jest 100. I x, czyli ten element pomocniczy, to jest wartość jednej godziny pracy. Czyli wiemy, że jedna godzina była warta 100 zł. I tutaj jakby samo rozwiązanie jest już bardzo, bardzo łatwe. Jeżeli ten przepracował 3 godziny, to należy mu się 300 zł, no bo jedna godzina jest warta 100. Temu podobnie. Natomiast temu należy się 400 zł. Dość prosta sytuacja, zadanie się rozwiązało. I te podziały proporcjonalne zdarzają się tak w zadaniach z treścią związanych bardziej z algebrą, jak i w zadaniach związanych z geometrią. Teraz zróbmy sobie jeden przykład związany właśnie z geometrią. Mamy prostokąt i jedyna informacja z informacji istotnych jest taka, że jego obwód wynosi 20 cm. Natomiast boki tego prostokąta są w stosunku 2 do 3. Jak rozumieć taki stosunek boków 2 do 3, 1 do 4, 5 do 10? Oznacza to, że jest pewna długość odcinka, pewna ustalona długość odcinka
I na jednym z tych boków takich odcinków moglibyśmy ułożyć 3, a na drugim takich odcinków 2. Stąd ten podział proporcjonalny jest właśnie 2:3. Natomiast tutaj też zaznaczyłem, że w sumie tych fragmentów też byłyby 3, więc malutka poprawka. I tutaj też na początku warto byłoby sobie ułożyć proporcje. Wiemy, że jeden z boków musi zawierać 3 takie odcinki, drugi natomiast 2. Ponieważ jest to prostokąt, sytuacja na przeciwległych bokach musi być podobna, no bo w prostokącie przeciwległe boki mają tą samą długość. I zauważamy, że tych x-ów zrobiło nam się 3, 5, 8, 10. W takim razie te 10 x-ów złoży się na obwód całej figury. Czyli te 10 x-ów będzie to 20 cm. I podobnie jak w tym pierwszym zadaniu warto wiedzieć, ile wynosi ten x, czyli ten element jednostkowy, bo dość łatwo wtedy będziemy mogli sobie ze wszystkim poradzić. I tutaj ten x, czyli pojedynczy element, no to jest pewnego rodzaju niewiadoma. Natomiast jest to sytuacja, w której przy tej proporcji pojawiają się dwie niewiadome i dość dużo osób uważa w tym momencie, że zadanie rozwiązuje niepoprawnie, bo ma za dużo niewiadomych. Natomiast zauważcie pewną rzecz. Możemy tutaj wprowadzić sobie jeszcze jedną zmienną. No i faktycznie wygląda, że tych niewiadomych jest dużo. Natomiast jeżeli zrobimy sobie proporcje, tym razem po prostu pomnóżmy na 3, czyli to razy to 20 x-ów równa się to razy to, czyli 10 x y, okazuje się, że ten x funkcjonuje po obu stronach. A jeżeli niewiadoma funkcjonuje po obu stronach równania, my możemy po prostu ją pominąć. I już widać, że to równanie tak naprawdę jest równaniem z jedną niewiadomą. 20 to jest 10 y-ków. W takim razie nasz y, bo dzielimy zawsze przez to, co stoi przy niewiadomej, jest równe 2. Ok. Wiemy w takim razie, że y liczbowo wynosi 2, czyli x, ten jednostkowy element, też musi mieć 2 cm. Ok. W takim razie ten bok to są 2 x, 2 razy 2 to 4, natomiast ten bok to są 3 x, 3 razy 2 to 6, oczywiście centymetrów. I akurat te zadania z kontekstem geometrycznym dość łatwo sprawdzić, no bo jeżeli jeden bok ma 6, drugi ma 4, wiadomo w prostokącie tutaj też będzie 4, tu będzie 6, 6 plus 6, 12, 4 plus 4, 8, 8 plus 12 to 20, tak jak było w treści zadania, obwód ma 20 cm. I akurat w geometrii takie zadania mają gdzieś tam drugie polecenie. Policz pole, policz przekątną takiej figury. Natomiast jak już kiedyś wam mówiłem, ta druga część polecenia jest taka bardzo, może nie tyle nieistotna, natomiast to jest coś prostego, tak? To jest taki dodatkowy bonus za to, że ten główny problem w zadaniu rozwiązaliście. Też proponuję, tak jak zawsze, wymyślać sobie samodzielnie jedno, dwa zadania, jedno typu geometrycznego, jedno z jakimś podziałem, nie wiem, pieniędzy, pewnego zbioru proporcjonalnie i zobaczyć, jak to wychodzi. Pozdrawiam Was serdecznie, miłego dnia.